I znowu, wie pan, pisałem do Newsweeka przez wiele lat felietony, a nawet przez parę miesięcy pracowałem tam na etacie, w związku z czym pisałem felietony dla tygodnika, którym kierował Tomasz Lis, i pracowałem kilka tygodni. No powiem tak. Wydaje mi się, że patrząc, znaczy na tą sytuację, która doprowadziła do zmiany i to, co się dzieje po zmianie, tak, wyjdzie to Newsweekowi na dobre.